nierówna, tam no, trudno złapać trakcję w samochodzie. To też czteronapędowe auto i wbrew pozorom krajowej produkcji. Tak. Paweł Dytko, konstruktor tego samochodu siedzi na prawym fotelu u Pawła Dytko. Paweł Dytko za kierownicą właśnie i to on w swojej firmie zbudował w zasadzie w oparciu o Mitsubishi Lancera prototypową Syrenę, bo to Syrena Meluzyna R. No taki pomysł mający na celu trochę wypromowanie koncepcji, która ma w końcu trafić do produkcji seryjnej i może ta Syrena pojawi się na naszych ulicach, wróci na ulicę, chociaż już zupełnie inna, bo generalnie chyba Syreny nie bardzo kojarzą się ze sportem motorowym i nie był to sprzęt, który mógł dominować. Syreny się ścigały, się także w rajdzie Monte Carlo. No bez sukcesów może, ale też no, no wiemy, jaka to była konstrukcja, ale były takie próby podejmowane i to auto także brało udział w rajdzie Monte Carlo. W bardzo odległych czasach, ja nie pamiętam ścigających się Syren, ale z całą pewnością one się ścigały lata 60., może jeszcze 70., także te auta jeździły. No, przez lata Pawła Dytkę mieliśmy okazję oklaskiwać tutaj na ulicy Karowej, kiedy wraz ze swoim kuzynem no, tworzyli znakomitą załogę, ale od wielu, wielu lat, tak jak Borys wspominałeś, skupił się Paweł właśnie na produkcji takich, no, powiedzmy, prototypowych samochodów. No i zobaczmy, czy no, w zasadzie zobaczymy, czy ten jego pomysł się sprawdzi. Wygląda na to, że się sprawdza, więc bardzo mocno kibicujemy i czekamy, bo być może taki samochód już niedługo będziemy oglądali na odcinkach specjalnych. No tak, w tej chwili można teoretycznie takie auto oczywiście zamówić, bo firma jest w stanie zbudować dowolną ilość w zasadzie samochodów. No niestety kwestie homologacyjne ograniczają możliwości uczestniczenia tym samochodem wyłącznie do wyścigów górskich. Tam takie auto może wystartować, w rajdach szans nie ma, tak jak mówiliśmy, na dworze z laminatów i wiele innych rzeczy, które nie do końca są zgodne z przepisami obowiązującymi w rajdach samochodowych. Pozdrowienia od Syreny w Warszawie. Tak jest, od kierowcy, także od konstruktora tego samochodu. I na cześć Dytko i Syreny. Pierwszy raz. Dobra. No, kibicom się podoba, to najważniejsze. Takich kibiców jest sporo. No, aura sprzyja, może nie rozpieszcza, bo umówmy się, że nie jest plus 15, ale nie jest źle. Pogoda w Warszawie dzisiaj pozwala na to, żeby na tej Karowej troszkę postać, popodskakiwać, pokrzyczeć, poklaskać i pooglądać